Siema. Jak tam ostatni dzień? Super. Był spacer nad morze? No właśnie, byliśmy na wschodzie słońca, ale jednak coś nie wyszło, chmurki. Także nic nie zobaczyliśmy. Lewa, cały czas lewa. Lewa, no, a ja? Lewa. A ty prawą masz chyba, co? Panowie, z tamtej strony jeszcze z miejsca. Witam. Jak, Rumańko? Jest i było. Tak? Jest. Zaprawiony? Zaprawiony, w głowiach. Co to jest? Łosoś 6-kilowy. Twój? Raczej, a mordeczkę jego chcę zobaczyć. Mordeczka jest tu schowana. Na którą wędkę łowiłeś? Co? Co? Na którą wędkę łowiłeś? Tu jego słup, a tu jego mordunia. To obiad u ciebie w weekend. Szacunek do siebie przede wszystkim, to się przejawia przez organizację gry. Porządek. Proszę bardzo, kapitanie. Dawaj. Mistrz Polski. Jechałeś trochę. Trzymaj się. Marcel!
sobie wody trochę. Prowadź się podaniem i tam trzeba zapieprzać przez te 10 minut, żeby tam się nic nie przedarło tą lewą stronę, tak? Mecz na koniec zgrupowania jest takim zawsze podsumowaniem tego, co tutaj robiliśmy. Przede wszystkim najistotniejsze jest to, że wszyscy są zdrowi, poza tam delikatnym urazem, mało poważnym, na szczęście Łukasza Kosakiewicza. I jakby ten sparring spełnił swoje zadanie. Wybiegaliśmy, strzeliliśmy 4 bramki. Oczywiście to jest taki etap, w którym nie możemy być zadowoleni ze wszystkich elementów, bo wiemy, nad czym pracujemy, wiemy, ile jeszcze czasu przed nami i na jakim etapie również przygotowania motorycznego jesteśmy. Cieszę się, że zawodnicy zrealizowali to wszystko, co zaplanowaliśmy. Tak naprawdę nie było żadnych przeszkód. Wszystkie jednostki zaplanowane wcześniej zostały zrealizowane. Mieliśmy tutaj bardzo fajne, dobre warunki. Również pogoda dopisała, co też było istotne, bo nie wiało, także mogliśmy na boisku również te jednostki wszystkie zrealizować. No i cóż, no kończymy pewien etap przygotowań. Następny przed nami równie ciekawy. Także zawodnicy teraz będą mieli 2 dni wolnego i w poniedziałek do roboty.